Disco Star. To był przepiękny czas, życie tętniło w nas, pamiętasz miła? Lecz to w ojczyźnie właśnie nam się przydarzyła. Końcówka była najlepsza. Czym się zajmujesz? Ja uczę się. Uczysz się. W wolnych chwilach interesuję się ochroną przeciwpożarową. Robisz sobie ze mnie jaja, czy tak po prostu sobie... Nigdy w życiu, panie Marcinie. Tak? Dobra. Mówią nam, że to czas zakochać się ostatni raz. Świat ci podaruje, serce ci dam. To wszystko, co niedobre, zapomnieć czas. No totalnie ci nie wyszło. Nie wyszło. To... Myślałem, że będzie lepiej, bo utwór, który wybrałem, spodobał im się, no niestety, ale nie w moim wykonaniu. Już nie chcę ciebie znać, nie chcę mieć ciebie więcej. Sama dobrze o tym wiedz, złamałaś me serce. Dobra. Magda, Radek. Też ci dziękuję, jestem na nie. Moim zdaniem wyszło bardzo dobrze, ale jury jakoś tam nie spodobało się. Jak to się stało, no jak stało się? Na twoim punkcie oszalałem, wiesz. Paweł? No ja nie oszalałem. I Magda, i Radek. No nie wzięło mnie. No niestety nie udało się tym razem, ale nie poddaję się i próbujemy za rok. Siema. Przygotowaliśmy własny utwór. Jest to taka piosenka disco-polowa, która ma zagrzać do boju piłkarską reprezentację Polski, bo w czerwcu jest mundial. No mamy nadzieję, że przebijemy koko-koko Eurospoko. Dobrze, słuchamy, proszę bardzo. Mogą przebić, mówi. Olala, olala, nasza kadra dzisiaj gra. Olala, olala, już rywale boją się. Olala, olala, Lewandowski trzeba Duda. Olala, olala, liczę świata, Polska jest. Polska gola, Polska gola, Polska gola, taka jest kibiców wola. Mina pana Marcina mówi wszystko. Dziękujemy w imieniu całej reprezentacji, no ale wokalnie to jednak położone było. Mogło być lepiej, ale sądzę, że no na tyle, na ile potrafimy, to tak zaśpiewaliśmy. Zespół Puls Band, moi drodzy, z Władysławowa do Warszawy. Witam gorąco. Witam serdecznie. Jak macie na imię? Ewa. Oraz? Tomek. Z ekipą przyjaciół, znajomymi? No, ale przyjacielem. Przyjaciele, mówisz prawie rodzina, tak? Słuchajcie, dzisiaj walka o Disco Star. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Powiedzcie mi, co robicie we Władku na co dzień? Ja studiuję pedagogikę w Akademii Marynarki Wojennej. A dziora, ty? A ja się zajmuję muzyką, aranżacją i pisaniem tekstów. A jakieś próby, słuchajcie, kiedyś wokalne były na plaży realizowane? To jest fajne miejsce na śpiewanie? Tak, na klifie próbowaliśmy. Tak, na klifie? Było okej? Okay? Było okej. Okay. A dzisiaj nie na klifie, tylko na scenie. Trzymam bardzo mocno kciuki. I co? I powodzenia. Dziękujemy bardzo. Dziś spotkałam szczęście swe. Dziś spotkałam miłość twą. Miłość twą. Jak dziękować za to mam, że los mi ciebie dał. Los mi dał. Niech ta chwila wiecznie trwa, aż po wieczny, wieczny czas. Wieczny czas. Nie opuszczaj nigdy mnie, ja ci dam to, co chcesz. Niech ta chwila trwa przez wieki. Szczęście dajesz mi. Podaruję w dłoniach serce. Błękit nieba, piękne sny. Dobra. Ja mam propozycję, Marcin. Ja mam propozycję. Tomek, do ciebie głównie. Od dzisiaj jesteś kierowcą i ochroniarzem Ewy i ja jestem na tak, ale ty nie chcę cię widzieć z nią na scenie. Ale mogę coś powiedzieć? Mhm. Przyjechałem tutaj specjalnie i stoję na tej scenie tylko i wyłącznie specjalnie dlatego, żeby... Bo ona się boi. Właśnie. No to nie ma się czego bać. A teraz, naprawdę... Poczekaj, bo jesteś bardzo fajna i ja, jeżeli chodzi o mnie, jestem na tak, ale jesteś sama na scenie, ewentualnie oczywiście, później ja też, w trakcie programu ja masz tancerzy, cokolwiek. Przychylałem się do tego, co Radek powiedział przed chwilą, że panu bym serdecznie podziękował, pomimo tej przyjemnej operacji. Pani dałbym szansę. Ja też jestem na tak, tak więc zapraszamy. Chodź. Chodź. Zostałaś doceniona bardzo przez naszą komisję. Jak się z tym czujesz? Bo ja czuję, że się strasznie trzęsiesz. Ty naprawdę się tak stresowałaś? Tak, stresowałam się. Przed każdym występem się stresuję, ale to mnie też motywuje, także... No a co zrobicie w związku z radą naszej szanownej komisji, żeby jednak pozostawić niewiastę samą na scenie?
To już było zaplanowane, także... Czyli nie będzie kłótni, tak? Nie będzie problemu. Spodziewaliśmy się tego. Spodziewaliśmy się tego, także... Było mi raźniej po prostu. Decyzja jest podjęta, także już... Dobra, moja droga, możesz się już uspokoić, przestań drżeć, ponieważ przechodzisz dalej, jesteś cudowna, jesteś utalentowana i takich ludzi nam potrzeba w tym programie. Wielkie brawa! Myśleć wciąż chcę, dniami, nocami tęsknię, ty wiesz, tylko dla ciebie dzisiaj żyć chcę, to nasze chwile, tak miły jest. Lubię takie wokale, cieszę się, że już nikt nie przeszkadza ci na scenie, można się skupić na tobie i na twoim fajnym głosie. Mi się podobało. Pawełku, proszę bardzo. Ja myślałem, że już ja dziękuję pani. Jestem. A Magda? No kurczę, mi się podobało, jak ona śpiewa i ja bym była skłonna tak. I Radek? Z przyjemnością mówię tak. Mi się podobało. Ale Marcin, ty nie możesz tak patrzeć, że wam się podoba i już. Ty patrz na mnie. Nie, skarbie. Ewo, witamy w programie. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Proszę uprzejmie. Bardzo proszę. No i drodzy, to fantastyczne uczucie trzymać w objęciach drżącą kobietę. Niestety to nie z mojego powodu drży, a pewnie z radości, ponieważ dostała się do kolejnego etapu naszego programu. Gratulacje, moja droga. Dziękuję bardzo, jak emocje? Na gorąco, opowiadaj, jak tam było? Było troszkę stresująco, ale było fajnie. A co ty teraz pokażesz, moja droga, w kolejnym etapie programu? No tutaj był szał, to co będzie później? Zobaczysz. W takim razie nie ma na co czekać. Lecimy do następnego etapu programu. Ja już się nie mogę doczekać. Będę na ciebie czekał, będę cię obserwował bacznym okiem. Taką mam nadzieję. Miłość, miłość, Zakopane! Polewamy się szampanem! Cześć, jestem Jarek Gołoś, lub jak kto woli Jarosław. Studiuję tutaj automatykę i robotykę i właśnie znajdujemy się w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej. Wybrałem swoją drogę idąc na Politechnikę Warszawską, ponieważ uważałem, że jest to rozsądny wybór. Jednak zawsze ta muzyka była ze mną związana, gdy miałem 7-8 lat. Wtedy pierwszy raz dostałem struny do gitary. No i tak właśnie zaczęła się ta przygoda z muzyką, że zacząłem śpiewać, grać. Tata pokazał mi pierwsze akordy. Tak samo jak ty. Nie jest to przypadek, że jestem w tym programie, ponieważ od 6 lat gram i śpiewam na weselach. No i stwierdziłem, że jest to ważny przystanek na mojej drodze i że może to jest czas, żeby zacząć robić coś swojego, a nie tylko coverować innych. Bo ona ciągle tam czeka. Możesz wierzyć mi, jej serce łzami ocieka. Każdą chwilę chcę, bo wiele takich nie było, co widzisz w oczach jej. I wyznaj, że czujesz miłość, za każdą chwilę z tobą oddałbym. To, co najdroższe, maleńka, od zawsze jesteś pragnieniem mym. Ja będę cię nosił na rękach, za każdą chwilę oddałbym. To, co najdroższe, maleńka, od zawsze jesteś pragnieniem mym. Ja będę cię nosił na rękach.
Nie, no ja po prostu jestem zauroczona i chciałam, żeby ta chwila trwała wiecznie. To było tak subtelne i tak ładne, że chyba po prostu dzisiaj czekałam na ciebie przez cały dzień. Naprawdę, nie dość, że to jest jeden z moich ulubionych utworów. Naprawdę, Radku, nie chcę tutaj, wiesz, ale naprawdę uwielbiam ten utwór. Mój też. A wiesz, że wykonałeś to po prostu tak ślicznie. Muszę chyba poprosić Dawida, żeby się nauczył na gitarze grać i żeby mi tak śpiewał. Normalnie. Twoja cała osoba z tą gitarą, tak ten ubiór i ten nostalgiczny nastrój był bardzo nie fajny. Nie trzeba aranżacji, no nie? No, naprawdę super. Paweł, jesteś na? Tak. My ciebie chcemy w programie. Naprawdę my ciebie chcemy w programie. Tam już gitary nie będzie, zatem wtedy zobaczymy, czy naprawdę jurorzy mieli rację. Maniek, spoko. Bo gitarka jest gitarką, a potem przychodzi śpiewanie z podkładem i jest disco polo, okazuje się, że naprawdę. Uciekaj, zanim zmieni zdanie. Do zobaczenia. Mój drogi, gratulacje. Aranżacja piosenki Radka Liszewskiego była mistrzowska po prostu. Ja się nie przygotowałem do tego, to w ogóle było takie spontaniczne. Jak to się nie przygotowałeś? No w sensie, bo ja nie miałem tej piosenki śpiewać. No ale chyba się przygotowywałeś, ucząc się grać na gitarze, ucząc się śpiewać. Ale tak bezpośrednio to nie. No i o to właśnie nam chodzi, żeby wyszedł taki człowiek nieprzygotowany i potrafił wszystko zaśpiewać. Mój drogi, jesteś w kolejnym etapie, to ja się aż boję, co ty przygotujesz na następny etap. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że przygotuję coś fajnego, jak zawsze. Ja też mam taką nadzieję, widzimy się wkrótce. Jesteś pozytywnie trzepnięta. Na scenę jak najbardziej się nadajesz, to moje zdanie. Ale niekoniecznie jako wokalistka. Nie widziałam cię w sumie, jak tańczysz, ale może to lepiej zdecydowanie ci wychodzi, bo na pewno wokalnie. Niestety, opinie nie były zbyt dobre, aczkolwiek cóż, może gdzie indziej, może w innym wydaniu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. O, bo ty jesteś blisko mnie, bardzo, bardzo blisko mnie. Tak blisko mnie, tak blisko mnie. Mówisz kocham, kocham cię razem na dobre i złe. Na dobre i złe. Ty nie słyszysz, jak śpiewasz. No. Nie mam słów, także ja dziękuję, jestem na nie. Słów nam brak. Była zabawa i poczucie humoru i ważne, że spróbowałem i polecam całej reszcie. Chętnym wszystkim, którzy by chcieli spróbować. Chciałbym zaprezentować dla państwa utwór grupy Boys. Ta dziewczyna to rakieta. O. To Marcin ma takie piosenki? Nowość. Okay. To rakieta. Dobra, no. Gramy. Proszę. Ta dziewczyna to rakieta, uo, w swoich oczach dawno uwięziła mnie. Teraz wiem, że ta kobieta, uo, może zrobić ze mną to, co tylko chce. Ta dziewczyna to rakieta. A to trochę brzmi tak, a teraz łapy w górę. Lida, budi, budi. Nie, to Marcin, skąd ty te piosenki bierzesz? O pędzlu, o rakiecie. Moi drodzy, program Disco Star zaskakuje i to z edycji na edycję coraz bardziej. A obok mnie kto? Poli Żliwa. No właśnie, co tu się będzie działo? Powiedzmy. No będzie się śpiewało, trochę tańczyło. Tak. Czy ta stylizacja ma coś wspólnego z szazą? No właśnie zwrócono mi uwagę na to i tutaj oczywiście jako jest to po prostu wielki ukłon w stronę wielkiej gwiazdy. Tak więc trochę tak, trochę inspiracji czerpię właśnie z takich gwiazd jak Szaza. A czym się zajmujesz na co dzień? No z zawodu jestem artystą z dyplomem magisterskim, tak więc mogę z dumą powiedzieć, że właśnie sztuką. Każdy jest inny, a wszyscy tacy sami. Nie czuj się winny, że myślisz kolorami. Każdy jest inny, a wszyscy tacy sami. Nie czuj się winny i baw się razem. Dziękuję bardzo. Każdy jest inny i to bardzo dobrze, bo świat jest ciekawy, każdy jest różny, coś nas zaskakuje. Ale wiesz co, na scenie jedna cecha jest wspólna, jest mianownikiem dla wszystkich. Jeżeli wychodzimy na scenę i śpiewamy, no to śpiewamy w tonacji. A ty w tonacji w bardzo wielu momentach nie byłeś. Nie no, niestety wokalu nie było. No co tu będziemy się oszukiwać? Wygląd sceniczny jest, ale... Dziękujemy. No. Dziękujemy bardzo. Nie ten program, nie ta scena, no ale dziękuję, że się przygotowałeś. Ale byłeś blisko. Przekaz był
Był przekaz, bo każdy z nas jest inny. A wszyscy tacy sami i każdego trzeba szanować i tolerować. Mnie się podobało. No co mam więcej mówić? Cieszę, no teraz na pewno zapiszę się na lekcję śpiewów, żeby po prostu być w tonacji zawsze. Cześć, nazywamy się Preludium. Marzena, wokal i saksofon. Ewa, wokal. Danusia, wokal. I nasz wspaniały instrumentalista Zenek. Jesteśmy z okolic Skoczowa i gramy muzykę rozrywkową, popularną do tańca. Zespół Preludium istnieje wiele lat, ale w tym składzie gramy od roku. Co tydzień spotykamy się na próbach, gdzie wspólnie spędzamy super czas. Gramy na różnych imprezach, na weselach, ale naszym celem jest koncertowanie. Na co dzień każdy z nas ma swoje obowiązki. Jesteśmy rodzicami, wychowujemy dzieci, ale to właśnie w weekend możemy się świetnie bawić, śpiewać, szaleć, tańczyć i bawić do rana z gośćmi. I pokazać, na co nas stać. Muzyka gra w naszej duszy i chcemy to przekazać. Tą energię, te pozytywne nasze wibracje niech do was przejdą, a myślę, że wspólnie razem mamy moc. Chodzę za nią już jeden długi rok, choć zrobimy szybki skok bok. Tylko ty masz to, czego nie ma nikt. Urody, uśmiech i szałowy styl. Kocham ją. Właśnie tak, właśnie tak. Dla mnie takie pełne zawodowstwo, czy to jakieś, nie wiem, jakieś szkoła aktorska, nie wiem, coś w tym stylu, nie wiem, jakaś szkoła muzyczna, nic? No ale to śpiewacie tak na głosy, tak po prostu się spotkałyście, czy jak? Jesteśmy gronem przyjaciół, spotykamy się co czwartek na próbach. A super, ale jesteście po szkołach wokalistycznych? Nie. Naprawdę? Naprawdę. Tu mamy wspaniałego, wykształconego muzyka. Aha, to tak ale, to wygląda. Ale nie po wokalistyce. Bijesz się. No ale wiesz, o co chodzi, skoro tak dziewczyny śpiewają. Dziewczyny, po prostu jesteście urocze, uśmiechnięte, wyglądacie bardzo fajnie, przygotowaliście się. Jeżeli chodzi o wasze wokale, to nie było się do czego zupełnie przyczepić. Radku, proszę bardzo. Pięknie to brzmiało, smacznie, przepięknie wyglądacie w obrazku. Na pewno jesteście cennym nabytkiem dla programu. I Paweł. Oczywiście, że jestem. No tak. Marcin? To tylko formalność. Z wielką przyjemnością witam was w gronie uczestników 6. edycji programu Disco Star. Powodzenia. Pięknie, dziękujemy. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy. Grajcie wesela, imprezy okolicznościowe, jakieś swoje takie mniejsze rzeczy do końca świata, jeden dzień dłużej. No w tym programie nie ma sensu, żebyśmy się spotkali w następnym etapie, bo są wykonawcy niestety bardziej przygotowani, którzy są przygotowani do tego, aby takie miano jak Gwiazda Disco Staru dźwignąć. Co nie znaczy, że jesteście słabymi muzykami, absolutnie tego nie mówię. Super. Do programu jeszcze nie, no dziękujemy. Przyjedziemy za rok. Dziękuję bardzo. To lubię. Do niego. Na otarcie łez. Możecie powiedzieć jeszcze raz, jak się nazywa wasz zespół? Wilki młode, także już niedługo wilki, ze względu na wiek, ale jakoś tam. Gracie, śpiewacie imprezy? Gramy, śpiewamy imprezy cały czas. Mam nadzieję, że nie zniechęciliście się opinią naszego jury. Oczywiście, że nie, trzeba iść do przodu. No. O, no dobrze. Klaudia Schiffer.
Dziękuję. No. Czy powinnam coś powiedzieć? Nie musisz. Daj się napatrzeć. Dobra. Scena jest twoja. Słońce mocniej świeci. Podejdź do mnie teraz. Witam, cześć, jak leci. Chodźmy na materac. Materacji, to był fajny gość, wszystkie laski. Na materac wziął, jego wąsy falowały wciąż i kusiły i bawiły każdą z wielu pok materacji. Był królem plaż, po skończonej rance mówił bon voyage. Jego wąsy falowały wciąż i kusiły i bawiły każdą z wielu pok. Słońce mocniej świeci. Jestem wredny, bezczelny, ale wokalnie mnie w ogóle nie przekonałaś. Nie wiem czemu, no coś tam słyszę, ale szkoda, że kurczę, no to tak to zawsze jest. Jak ktoś pięknie wygląda, to niestety. To nie była jakaś tragedia, to było fajne, ale no. Nie do końca tak, żeby aż... Dobra, żeby, wiesz. Karolinko, bardzo okay. Ci dziękujemy. Trzymaj się. Dzięki. Także nie masz powodu do wstydu, bądź wychodzi stąd z podniesionym czołem na pewno. Tak wygląda najbardziej promienny uśmiech w tym kraju. No cóż, moja droga, nie poszło. Nie poszło, ale mam nadzieję, że się nie poddasz, prawda? No raczej nie. Wydaje mi się, po prostu zostanę przy swoim śpiewie pod prysznicem. I nie tylko mam nadzieję, ale tam słyszałem, że rapowanie świetnie szło. No coś tam szło, ale chyba stres wziął górę.